Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat to jest 14 powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten 14 powód brzmi: duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, aby być z Chrystusem. Dlatego, że Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia uczy mnie, że duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, aby być z Chrystusem, nie mogę być świadkiem Jehowy, którzy tego nie głoszą i nie podtrzymują. Oni temu zaprzeczają. I kilka miejsc ze Słowa Bożego, które na ten temat mówią, które dzisiaj chciałbym poruszyć, to jest po pierwsze list apostoła Pawła do Filipian, pierwszy rozdział. Po drugie, drugi list do Koryntian apostoła Pawła, rozdział 5 i objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 6. Pierwsze miejsce, Filipian, pierwszy rozdział. Użyć mam zamiar tego przekładu Nowego Testamentu. Jest to wydany przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie, tak zwany Nowy Testament Warszawski albo zrewidowana Biblia Gdańska. I pierwsze z tych miejsc to jest list do Filipian, rozdział 1, 21 wiersz, 21 werset. Albowiem dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. I 23 wiersz, 23 werset. Albowiem jestem ścieśniony od tego obojga. Pragnę zejść ze świata i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Widzimy tutaj wyraźnie, że apostoł Paweł, jako wierzący chrześcijanin, jako dziecko Boże, widzi, że po śmierci tylko zyska. Czyli w życiu chrześcijanina śmierć to nie jest nic smutnego. Jest to wręcz radosna okoliczność, bo jest to daleko lepiej. Daleko lepiej. I 23 werset jest on tutaj w rozdwojeniu. Po pierwsze, chciałby rozstać się z życiem, albo jak jest wyraźnie tu powiedziane, pragnę zejść ze świata. To zejście ze świata nie musi być związane ze śmiercią fizyczną w przypadku chrześcijanina, ponieważ w czasie pochwycenia chrześcijanin będzie żywcem zabrany do nieba. I właśnie jest tutaj wyraźnie powiedziane, że pragnie zejść ze świata i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Zatem widzimy, że duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, aby być z Chrystusem. O tym, że śmierć w życiu chrześcijanina nie jest zdarzeniem smutnym i nie mamy się smucić, bo jest to zabronione, mówi nam m.in. pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Jest tu wyraźnie powiedziane od 13 wiersza. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Czyli chrześcijanin nie ma podstaw do tego, żeby się martwić śmiercią ciała. Bo śmierć ciała nie narusza życia duszy, nie narusza życia ducha. Śmierć ciała jedynie powoduje śmierć ciała. I tutaj widzimy, że Paweł nie chce, aby wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żeby się nie smucili, jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie, przywiedzie z Nim. Bo to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli.
gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Widzimy, 16 werset wręcz wprost zaprzecza kolejnej fałszywej nauce świadków Jehowy i adwentystów, że rzekomo Pan Jezus Chrystus jest Archaniołem. W żadnym wypadku 16 werset mówi, że Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej zstąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Czyli głos Archanioła to jest głos innej istoty niż Pan Jezus. 17 werset. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Widzimy jednoznacznie, że chrześcijanin w dniu śmierci nie ma powodu do smutku. Raczej jest to moment radości. Przechodzi do nieba, żeby być z Chrystusem. Drugie miejsce, które też poświadcza nam, że duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, by być z Chrystusem, to jest 2 Koryntian, 5 rozdział, 8 wiersz. I ten fragment brzmi następująco. Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, a zamieszkać u Pana. W ciele, jak już wcześniej mówiliśmy, ale warto przypomnieć, mieszka duch i dusza. W momencie śmierć ciała nie narusza życia duszy, śmierć ciała nie narusza życia ducha. Śmierć ciała powoduje rozdzielenie ciała i duszy i rozdzielenie ciała i ducha. I tutaj właśnie Paweł do tego się odnosi. Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, a zamieszkać u Pana. Czyli wyjście z ciała i potem zamieszkanie u Pana. Bardzo radosne przeświadczenie. I kolejna rzecz to jest fakt, o którym musimy tutaj pamiętać. Zapisana jest w objawieniu Pana Jezusa Chrystusa, w objawieniu Jezusa Chrystusa, 6 rozdział, 11 wiersz. I tutaj widzimy, że chrześcijanin po śmierci ciała odpoczywa po pracach tego świata. 6 rozdział, 11 wiersz zaświadcza jednoznacznie, że gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które mieli, i wołali głosem wielkim, mówiąc: dopókiż, Panie, święty i prawdziwy, nie osądzisz i nie pomścisz się krwi naszej na tych, którzy mieszkają na ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze mały czas, aż się dopełni poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jak i oni. Czyli widzimy, że tutaj są dusze pobitych dla Słowa Bożego. Dusze ludzi już zabitych. One żyją i krzyczą. Dusze krzyczą, czyli mają świadomość. I to jest już po śmierci ciała. I każdemu z nich dano szatę białą, czyli każdy z nich miał co ubrać, mimo że był bez ciała. I to jest bardzo ważne. To jest co prawda przyszłość, więc nie jest to rzecz, która dzieje się w czasie teraźniejszym, ale odnosi się do sytuacji po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, po pogrzebaniu Pana Jezusa, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po wniebowzięciu Pana Jezusa. I kolejne miejsce to jest objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 14, wiersz 13.
I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Widzimy, że tutaj Duch mówi, czyli jest osobą, Duch Święty mówi, że co się stanie, że mają odpoczywać od prac swoich i jednoznacznie widzimy potwierdzenie wprost z Biblii, Słowa Bożego, z Pisma Świętego, że nauka świadków Jehowy jest całkowicie błędna, ponieważ Słowo Boże mówi jednoznacznie, że duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, aby być z Chrystusem, i widzimy też odpoczywających już ludzi, którzy zostali zabici dla Słowa Bożego. Oni dostali szaty, aby ubrali. Oni mówią, wołają, więc są w pełni świadomi i aktywni. Nie da się tego przeoczyć. Jest to bardzo ważne, żebyś nie dał się wkręcić w żadną fałszywą religię. Czytaj tylko i wyłącznie Słowo Boże, Biblię. Ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego, z Biblii dowiesz się, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, że Jezus Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, na Kalwarii. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jak mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 wiersz. Więc On złożył z samego siebie ofiarę na krzyżu Golgoty, abyś ty nie musiał cierpieć na krzyżu. On za ciebie cierpiał. Abyś ty nie musiał iść do piekła na wieki. On za ciebie złożył doskonałą ofiarę. Wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i wtedy będziesz zbawiony, bo Słowo Boże mówi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I kolejna ważna informacja jest taka, którą tutaj widzimy, że Duch Święty jest osobą. A skoro Duch Święty jest osobą i mówi świadomie skomplikowane, złożone przekazy, to nie jest żadną mocą, żadnym wpływem, żadną siłą. Jest osobą. Wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Duch Święty właśnie jest Jahwech. Nie można tego pomniejszać. A skoro wiemy, że Duch Święty jest Jahwech, to całe Pismo Święte od Boga jest natchnione i to, co czytasz w Biblii o planie zbawienia, między innymi w pismach apostoła Jana, albo w pismach proroka Łukasza, albo w pismach apostoła Pawła, albo w pismach apostoła Piotra, to są rzeczy, którym możesz zaufać bez żadnych ograniczeń, ponieważ to jest Słowo Boże natchnione i pewne. Jeśli masz jakieś pytania, możesz je zadać pod filmem. Albo możesz do mnie napisać SMS-a na numer 791-214-963 lub 739-089-088, albo tradycyjną pocztą: czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Zatem był to 13 powód z 40, 14 powód, przepraszam, z 40, 14 powód z 40, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten powód brzmiał: duch chrześcijanina w chwili śmierci idzie, aby być z Chrystusem, i odpoczywa po pracach tego świata. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.